Witajcie, z tej strony Uluru. Jak pewnie zauważyliście, nagrywam moim nowym kustomem. Właśnie chciałam wam go pokazać dzisiaj. Tutaj troszeczkę się nie udał, jeśli chodzi o opaskę. Będę jeszcze na nim pracować. Ja go dopiero co skończyłam robić. Pewnie już na Instagramie, kto mnie śledzi, to widział. I jestem naprawdę z tego kustoma bardzo zadowolona. I w sumie, czy go sprzedam? Szczerze mówiąc, nie wiem. Bardzo mi się podoba. I no, pierwszy raz ogólnie robiłam łzy, tak, to są łzy jak coś, i w sumie dawno nie robiłam z masy, więc to jest taka masa, która wysycha i no, i kustom się tak oprezentuje, myślę, że fajnie. Wcześniej tutaj będzie zdjęcie, jak wyglądał przed pomalowaniem, to był inny kustom, taki starszy. I już taki, no naprawdę, który trzeba było przerobić. No i właśnie nie wiem, czy go będę sprzedawać, to ogólnie postanowiłam tak, że ja go na razie zostawiam u siebie, ale jeśli ktoś będzie chciał bardzo go ode mnie kupić, to no niech mnie po prostu poinformuje na Instagramie i zaproponuje cenę, a ja powiem, czy taka cena no będzie ok. Także jak jestem zadowolona z tego kolego, co do tych łez, to mam nadzieję, że widać, że to są te łzy, że to są łzy, i będę jeszcze robić kustomy właśnie z łzami, żeby bardziej dopracować, tak trochę bardziej się nauczyć właśnie robić łzy na pet shopie. No ale dobra, ja tutaj gadu o kustomie, a przecież tutaj ma być shopping. Także ja już nie przedłużam i was zapraszam na shopping. No dobra, no to może najpierw zacznę od tego, co dostałam od moich przyjaciółek. A dokładniej od Tokio i od Nancy. Była taka sytuacja w szkole, na internetowych lekcjach, że nagle była kartkówka bądź sprawdzian z PP. Jeśli nie wiecie, co to jest za przedmiot, to to są podstawy przedsiębiorczości. Przyjdzie wam ten przedmiot dopiero w drugiej liceum. I my w trójkę się tak nie za bardzo nauczyłyśmy. Mniej więcej napisałyśmy, ale dowiedziałyśmy się, że jak jedna osoba wyśle, to można później od razu zacząć odpowiedzi, ponieważ był to test z zamkniętymi pytaniami. No i ktoś musiał się poświęcić i tym ktoś to byłam ja. I za to, że się poświęciłam, dziewczyny dostały szóstki, ja troszeczkę słabszą ocenę, ale jest okej. I w podziękowaniu za to dziewczyny kupiły mi pet shopy. Wiem, że mnie teraz oglądają, znaczy Tokio nie wiem, Nancy na pewno. Chciałam wam jeszcze raz bardzo podziękować za te pet shopy. No i dobra, no to ja już wam pokazuję, jak one wyglądają. No i tak, pierwszy pet shop, którego otworzyłam, to było z tego ciasteczka Lucky Pets i wylosowałam takiego fajnego wieloryba, można tak powiedzieć? Taką rybkę fajną. Bardzo mi się podoba, jest naprawdę przesłodka, bardziej chyba przesłodka, bo ma takie rzęsy. I jeszcze do tego ciasteczka dziewczyny dorzuciły mi jeszcze trzy maluchy. I pierwszym maluchem to jest taki przepiękny konik. Bardzo mi się podoba. Jest naprawdę bardzo ładny. Taki, tutaj ma takie cieniowanie na pyszczku. Zieloną grzywę. Naprawdę jest przesłodziutki. Drugim z maluchów to jest taki piękny łabądź. Bardzo mi się też podoba. I bardzo ładne są te kolory dobrane. I ostatni z maluchów to taki kotek. Bardzo też mi się podoba. W ogóle wszystkie te trzy mi się bardzo spodobały. I ma piękne fioletowe dodatki. Także to były pet shopy, które dostałam od dziewczyn. Jeszcze raz dziękuję za te pet shopy. Możecie pisać w komentarzach, jak je nazwać. Dobra, a teraz chciałabym wam pokazać, jakie pet shopy sobie kupiłam z Vinted. I pierwszym pet shopem, jaki go kupiłam, to jest taki owczarek niemiecki. Się nazywa Brutus i jest to już mój drugi owczarek niemiecki. I ogólnie się zdziwiam, bo ten owczarek, dokładnie ten hashtag, był sprzedawany w takim w przychodni. I ja miałam tą przychodnię, też miałam tego owczarka, bo kiedyś mi mama kupiła, jak jeszcze te pet shopy były dostępne w sklepach. Ale później no, sprzedałam tego owczarka. No i chciałam znowu go mieć, także go kupiłam z tego powodu. I tamten mój owczarek miał dziurkę, a ten ma szary magnes. I to naprawdę mnie zdziwiło, bo
Myślałam, że są tylko z dziurkami, także będę jeszcze później polować na warianta z dziurką. No, ale naprawdę to mnie naprawdę bardzo zdziwiło. I drugim pet shopem to nie miałam go kupywać, ale kupiłam go z tego powodu, że była okazja, był bardzo tani. I jest to pet shop z serii Punky, tak można powiedzieć. Wyszły kiedyś trzy pet shopy właśnie w stylu Punky i jednym właśnie to jest... to była Iguana chyba, właśnie nie wiem. I każdy z tych właśnie, można powiedzieć, edycji limitowanej pet shopów miał taki swój dodatek, taki unikalny, który nie ma nikt. Jest to mój taki pierwszy właśnie z tych edycji. Ogólnie tych pet shopów jest 9, ale one są właśnie na kategorie. Właśnie jedna jest punki, druga jest chyba hipisowska, a trzecia nie pamiętam. No, ale tak czy siak, no, będę później dążyć do kupna wszystkich tych właśnie 9. Ale muszę wam się pochwalić, bo udało mi się go kupić za 5 zł i naprawdę według mnie to jest bardzo dobra cena. No, no i właśnie z tego powodu kupiłam tego pet shopa. No, także ogólnie, ale to nie jest jedyna okazja, która mi się przytrafiła. Teraz musicie zobaczyć, no co jeszcze udało mi się wyłowić z Vinted. Ogólnie to po prostu było tak, że nagle moja siostra wbiła do pokoju i powiedziała, no zobacz to i zobaczcie co kupiłam za 10 zł. A więc tak, były dwa pet shopy. Pierwszym to jest taka panda z G3. I uwaga, drugim pet shopem to jest panda z unikalnych trojaczków. Ja naprawdę nie wierzyłam, po prostu jak zobaczyłam, że ona jest po 10 zł. Jak cały set, taki cały zestaw można powiedzieć, może nie set, tylko właśnie zestaw tych trojaczków pand idzie po 250 zł razem z tym ich domkiem. A ja tą pandę razem z tą pandą kupiłam za 10 zł, tak. Więc naprawdę jestem zadowolona. A ja już, jak już pewnie wiecie, mam jeszcze tą dwójkę. Czyli ja już mam po prostu kompletne trojaczki. I tak, no i właśnie te dwa kupiłam za 5 zł, a tego właśnie z tym zestawem kupiłam za 10 zł, więc naprawdę nie wierzyłam, że zdobędę tego. Bo już ta pani nie miała od tych tą, ale udało mi się, więc jestem naprawdę zadowolona. Tutaj ogólnie ma troszeczkę zdarty brokacik, ale to nic. Była trochę w gorszym stanie. Tutaj jeszcze ma ten. Umyłam ją, ale niestety nie chciała zejść. Ogólnie miała całe, prawie dookoła oczu miała, była w plastelinie, ale udało mi się to ogarnąć i jest super. I naprawdę się cieszę, że już mam te kompletne trojaczki. Także no, ogólnie Uluru szaleje z tym, z przycenami. Ja nie wiem, jakim cudem, jak ja trafiłam na tego w dobrej cenie i na tą w dobrej cenie. To naprawdę do dzisiaj nie wierzę, okej? Okay? Ja myślałam, że to przeszłość jest już z tak tanimi pet shopami unikatowymi, a tutaj jednak nie. No dobra, ale to jeszcze nie koniec odcinka. Jak pewnie widzieliście w tytule, coś jest o domku. Tak, no i o co tutaj chodzi? Otóż, pewnego dnia moja mama poszła wyrzucić śmieci i nagle przy koszu widzi takie coś. Tak. To jest według mnie jeden z najbardziej przykrych widoków, jakie można widzieć w życiu. Ten domek był po prostu, no to wygląda jakby ktoś rzucił tym domkiem, okej? To jest tak przykre. Widać, że połamany, gdzieś tutaj brud, jest piasku dużo i w ogóle. No po prostu jakby nie do uratowania, co nie? Tym bardziej jeszcze przy śmietniku, no to błagam. Ale tak sobie pomyślałam, może jednak trzeba spróbować ten dom uratować, ten domek. No co już mu szkodzi i tak już idzie na złom, prawda? Może jednak warto mu dać drugie życie. No i moja mama wzięła ten domek i zaczęłyśmy go myć. I podczas tego mycia nagrywałam vlog, także teraz będzie taki króciutki vlog z mycia tego domku. I później po tym vlogu pokażę wam efekt końcowy. No i zobaczymy, czy udało mi się go uratować, czy nie, bo było bardzo trudno.
Także do usłyszenia za chwileczkę. Pojechałaś. Przepraszam. Dobra. To naklejmy coś innego, to zdrapisz tą naklejkę. Przepraszam. Spoko. Tak się wczułam, że mi tak ładnie idzie. Spoko. Dobra. Dobra, to już odklej, no do końca to, to ten... Wydrukujemy nową naklejkę i nakleimy. Na pewno. No będzie Uluru House. No bo co taka naklejka? No to już chyba lepiej, żeby nie było naklejki. Tak. No tak mi się wydaje. No, dobrze. Ogólnie już te tutaj części są umyte. Dobrze, są umyte, tylko tutaj na przykład mamy tutaj jedną taką czarną plamkę, którą nie dało się odmyć, ale ogólnie reszta jest i teraz się suszy. I tutaj teraz domek. Ogólnie teraz, patrzcie ile brudu, teraz właśnie wypuszczam wodę z wanny i o mój Boże, to było takie brudne. Muszę jeszcze do końca wyczyścić kołowrotek i dół muszę tak trochę bardziej wyczyścić. Ale ogólnie całość wygląda tak i uważam, że bardzo ładnie wszystko zeszło i teraz właśnie, o Boże, no więc ogólnie będę teraz spłuczę wannę i jeszcze troszeczkę przemyję, żeby trochę bardziej to się umyło, a rzeczy, które się nie umyją, to no, będzie trzeba octem to potraktować. Dobra, a więc tak, mniej więcej został ten domek umyty. Bardzo się z mamą starałyśmy dobrze go umyć. Teraz schnie, ogólnie będziecie moje odbicie. Witam was. I tak, ogólnie teraz widać, że jest troszeczkę mokry, ale to z tego powodu, że ja je wytarłam i teraz dałam płyn dezynfekujący. Ogólnie na tych półkach są niestety takie, można powiedzieć, od naklejek i się bardzo to klei, więc będę musiała tutaj troszeczkę się tym pomęczyć. Tutaj niestety w tych miejscach jest jeszcze niedomyte, będzie musiał tutaj jeszcze powalczyć i kołowrotek będzie trzeba jeszcze troszeczkę umyć. I ogólnie nie wiedziałam, że to jest na magnes, myślałam, że to jest na dziurkę, ale tu jest na magnes. Tam jest na magnes i tu jest na magnes. Jestem ciekawa, czy te magnesy działają w ogóle. I no, no i na razie tak wygląda domek. I tak wygląda wiele lepiej niż wyglądał. No. Także na razie tak. Okej, wyschło. Ten domek już wysechł. I połączyłam, bo tutaj jest połamane, ale pomimo tego super działa. Tutaj jest takie, co się łączy, tu pod spodem, więc to się super trzyma. Ta część jest już umyta do końca i jest ogarnięta. Co ja muszę tutaj jeszcze zrobić? Tutaj te podłogi są takie całe w kleju, więc i ogólnie tutaj są czasami takie, nie wiem czy to teraz będzie widać, ale takie białe, to jest właśnie też od naklejek w niektórych miejscach, więc też muszę się no, tego pozbyć, żeby to ładnie wyglądało. Zdjęłam tutaj huśtawkę, która była tutaj przymocowana, żeby ją później domyć. I ogólnie teraz właśnie wezmę ocet i przejadę octem, żeby i postaram się to ogarnąć. Ale też próbowałam pastą do zębów i jest lepiej, ale nie jest najlepiej. Nie jest jeszcze nie ma jeszcze takiego efektu, którego ja oczekuję. I no, ogólnie to działa wszystko tutaj. Ta huśtawka działa, to działa, tylko trochę się zacina, trzeba czasami troszeczkę mocniej, no ale na przykład tym można kręcić, więc nie ma problemu. I kołowrotek tutaj z tyłu, jak się ruszy, to też działa, tylko bardzo ciężko, ale działa, więc się bardzo cieszę. Ale najpierw umyję, a później będę patrzeć, czy jest to kompletne, chociaż już widzę, że tutaj drzwiczków nie ma, więc... Ale to i tak nie ma problemu. No i jak już widzieliście, domek, po prostu te niektóre podłogi są całe obklejone
Znaczy są może nie obklejone, po prostu są w kleju od naklejek. Kiedy wcześniej tutaj macie, jak ten domek tak normalnie wygląda, taki nowy, on ma naklejki na całej właśnie powierzchni podłogi. A tych naklejek po prostu już no, nie było. Klei się, kurzy, Boże Święty, no normalnie co zrobić? Ani pastą do zębów nie chciało zejść, ani octem. No i co teraz? Nawet już pod wrzątek ja się bałam, że ten plastik się roztopi, ale nie. Na szczęście się nie roztopił. Pod wrzątek wsadzałam, po prostu ten klej nie chciał zejść. Z niektórych podłóg zszedł, ale nie zszedł z tej największej. No i czy Uluru go wyrzuciła, czy nie? Oczywiście, że nie wyrzuciła. Uluru uratowała ten domek. No i już wam pokazuję efekt końcowy. Domek wygląda tak o. Jest czyściutki, nie ma żadnych brudów. I tak, ogólnie to wiecie, że mi tutaj mama zdarła przez przypadek naklejkę. Prosiłam ją, żeby uważała, no ale i tak nic się nie stało. Nasza siłownia, no w sumie moja, siłownia się nazywa Uluru Time. I teraz ją otworzymy. Tutaj nie ma tych drzwiczek, ale to wiecie. Otwieramy. Poczekajcie, muszę tutaj... Okej, dobra. I tutaj jak otworzymy, to w środku wygląda tak o. I już wam mówię, co i jak, dlaczego tak to wygląda. Otóż tutaj się wszystko zmyło. Już tutaj nie jest na szczęście klejące. Jest super. Tutaj niestety... To właśnie... To jest ta powierzchnia, właśnie o której wam mówiłam, że się nie chciał odkleić, że no ten klej nie chciał zejść. Więc po prostu postanowiłam, że ze starych materiałów przykleję. Oczywiście Uluru nie umie równo wycinać, więc tak się niestety stało. Ale mam nadzieję, że to mniej więcej jakoś tam dobrze wygląda. Myślę, że jak się postawi meble, jakby się nagrywało, to nie będzie z tym problemu. Druga sprawa, na ścianach były też pozostałości tego kleju, czy pozostałości naklejek, był ten klej. To po prostu ponaklejałam już naklejki, już sobie dałam z tym spokój. Tutaj są takie bardzo ładne naklejki, wykorzystałam to, co mam i tak to się prezentuje. Tutaj jeszcze troszeczkę widać, ale i tak większość to zasłania i przynajmniej odwraca wzrok od niechcianych rzeczy. Także ogólnie domek wygląda tak o. No ma gdzieniegdzie przebarwienia, jak tutaj na przykład tu widać i tu. No ale starałam się go umyć jak najbardziej mogłam. I uważam, że naprawdę teraz wygląda dobrze. Wiem, że to tak dziwnie, że ze śmietnika i w ogóle, ale no jeśli się da coś uratować, to czemu nie? Myślę, że już był tak potraktowany, że tutaj... Nie ma żadnego brudu, tak? No i tak o tutaj wygląda. Tutaj pięknie umyty kołowrotek. Miejsce na te, na ciężarki. Tutaj mamy dobrze działającą tą skakankę. No i tutaj mamy wolne miejsca. Tutaj można powiedzieć, że to jest takie... Taka recepcja, kolejna zabawka, która się czasami zacina, jak na przykład teraz. O, ale działa. No, tutaj się zacina. No, no i tak wygląda. Także Uluru uratowała domek. Jej! Teraz mam dwa duże domki, więc no, się bardzo cieszę. I centrum handlowe, i siłownie. Jeszcze siłownie Uluru Time. Taka, wiecie, oryginalna. No. No to w sumie to tyle. Chciałabym wam bardzo od serca życzyć wesołych świąt. Mam nadzieję, że będą dla was bardzo miłe i bardzo fajne. No, a ja już się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. No i do usłyszenia. Pa, pa!